Cześć. Dzisiaj troszeczkę inne warunki. Tutaj, jak widać, zielono i tak dalej. Jestem w hotelu, więc nie mam innej możliwości. Ja chciałam dla Ciebie nagrać ten film. Dobra, dzisiaj będzie trochę o tym, jak postępować z osobą najbliższą, jak z nią rozmawiać, bo to jest bardzo ciężkie, szczególnie dla rodziców, więc skupię się tutaj na rodzicach. Ale to też dotyczy po prostu najbliższych, partnera, przyjaciółki. Ale jednak głównie będzie to filmik o rodzicach. Dobra, więc zaczynajmy. Rodzice ogólnie odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o sam proces choroby, gdyż też są bezpośrednią przyczyną choroby. I nie chcę tutaj nikogo obwiniać, bo to nie na tym tu polega. Bo ja wiem, że Ty na pewno zrobiłeś wszystko, aby Twoje dziecko miało wszystko jak najlepiej i często na pewno zadajesz sobie pytanie, co takiego popełniłeś, jak popełniłeś błąd, że do tego doszło. Dobra, więc to nie jest tak, że ja Cię chcę tu obwijać, ani żadna chora osoba też Cię nie będzie o nic obwiniała. Tylko po prostu to jest fakt, po prostu przyczyniłeś się do tego. I tyle. Ty masz się nie czuć winny, po prostu masz to przyjąć na klatę. To jest tak jak w przypadku alkoholizmu, osoby współuzależnione, które są od początku jakby z tą osobą, zanim ona jeszcze miała ten problem, to też jakby składają się na ten sam problem. Okej, przechodzimy do konkretów, bo szkoda mi jest czasu na... Będzie bardzo dużo w tym filmiku, więc nie będę się rozwodziła. Szkoda czasu na rozwodzenie się nad jednym zagadnieniem. Jeśli chodzi o postępowanie z chorą. Moja mama na przykład zaczęła czytać, bardzo dużo czytać na temat tej choroby. Szukała informacji na różnych forach w internecie. Szukała książek, które by jej pomogły zrozumieć tę chorobę. Zobacz. Gdy nie wiesz, o co chodzi, to zaczynasz krzyczeć, awanturować się, obarczać chorą osobę poczuciem winy, poczuciem winy, no może też, poczuciem winy, zaczynasz wpychać w nią jedzenie. Bo po prostu widzisz, o niej jest chuda, no to ja w nią wepchnę jeszcze więcej jedzenia, no to chyba się rozwiąże problem. Ale nie, bo to nie jest problem. Dzisiaj mówię jak... Nie wiem co, to nie jest problem żołądka, nie jest problem apetytu, tylko to jest po prostu problem psychiczny. I takie Twoje zachowanie, które jest, powiem Ci wprost, niekompetentne, tylko pogorszy sprawę i sprawi, że dziecko zamknie się jeszcze bardziej przed Tobą. To jest tak jakbyś... Okej, wyobraź sobie, jest takie miejsce. Tam jest taki las, duży, zaciemniony las. I Twoje dziecko tam utknęło. Na drugiej stronie jest zwykły dom, jest wszystko super. Piękna łąka, na niej wiele kwiatów i tam jest wielki, piękny dom, w którym Twoje dziecko może poczuć się bezpiecznie. A pomiędzy tym jest taka przepaść. I na tej przepaści jest taki wielki, podłużny pień nad tą przepaścią. I Twoje dziecko oczywiście chce przejść na tą drugą stronę. Oczywiście, że chce. Jednak Ty jesteś tym pniem. Ty masz stanowić ten pień, przez który ono przejdzie. Masz być tym wsparciem. A jak Ty zaczynasz zastraszać, obarczać ją poczuciem winy, wpychać jedzenie, to wyglądasz jak taki ten pień, który ma jej pomóc, ale wyglądasz jakbyś miał taką paszczę, wiesz? I wtedy... Za każdym razem, gdy Twoje dziecko podchodzi i chce przejść, to Ty otwierasz tą paszczę i ono automatycznie się cofa. Cofa i już czasami chyba woli zostać w tym deszczowym lesie, gdzie będzie po prostu się czuło bardziej komfortowo niż przy Tobie. Okej. Kolejnym krokiem, którego nie należy robić, jest pokazywanie rozpaczy. Wiesz, jeśli Ty biadolisz, biadolenie, kurde, w żadnym
przeżyć życia nic ci nie da. To jest, nie wiem, no, siedzisz, płaczesz i o, jest ci tak źle, super, ale co ci to da? No nic, tutaj też. Pokazywanie rozpaczy tutaj, to jest tak jakbyś poszedł do szpitala, do osoby, która ma raka, na której jest jeszcze szansa na wyzdrowienie, a ty byś przyszedł, usiadł i o Boże, ja wiedziałam, tak mi przykro, że ty zaraz umrzesz. No i ja tak się martwię, bo ty zaraz umrzesz. Naprawdę, no ja nie wiem, zobacz co ty mi robisz, ty umierasz, zobacz, dlaczego ty umierasz, dlaczego ty mi to robisz, dlaczego ty mnie zostawiasz samą. I co? No ja bym z przeproszeniem zapierdolca od takiego gadania. Przepraszam za kolokwializm, ale no będę tutaj konkretna, bo czasami inaczej nie dociera. No to po prostu tutaj też nie możesz. Wiesz, nie zapominaj, że anorektyczka nie jest cała z anoreksji. Jak mi powiedziała jedna dziewczyna, z którą prowadziłam rozmowę. Sorry, nie jestem cała z anoreksji, też jestem jeszcze człowiekiem, jesteś we mnie z człowieka. Więc nie możesz sobie na to pozwolić. Szczególnie w takim kontakcie. Wiesz, jest to też bardzo delikatna sfera lub delikatny obszar oraz delikatna choroba, więc musisz też uważnie myśleć nad każdym krokiem, który podejmiesz. Dlatego też tak ważne jest, abyś dobrał sobie odpowiedniego specjalistę, psychologa. I nie możesz wybrać pierwszego lepszego. Od tego zależysz ty, twoje dziecko i życie twojej rodziny. Jeśli wybierzesz sobie pierwszego lepszego psychologa, to co? To tak jakbyś wybrał pierwszą lepszą opiekunkę z ulicy dla nowonarodzonego dziecka. No nie, musisz zrobić dokładny przegląd, bo to ma wpływ na twoje życie. Okej, jeśli już wybierzesz tą osobę, która ma cię poprowadzić, ma ci pomóc, to na początku radzę ci, wiesz, to też kosztuje. Ja to rozumiem. Znaleźć dobrego specjalistę, okej, nie zawsze musisz płacić, ale kosztuje to dużo czasu, energii, a czasami też pieniędzy, tak? Nie oszukujmy się. To wtedy dowiedz się jak najwięcej o anoreksji sam przed wizytą, żeby nie tracić czasu u psychologa na to, aby, nie wiem, no co, nie tracić czasu u psychologa na to, żeby on ci tłumaczył to, co możesz tak naprawdę przeczytać w internecie. Kolejna sprawa jest, jeśli idziesz do tego psychologa, to zapisz sobie wcześniej jakieś pytania, konkretne pytania, które chcesz mu zadać, abyś też nie gubił się, bo to po prostu, ja teraz też mam całą listę, z której tutaj czytam, o czym mam wam powiedzieć, czytam sobie zagadnienia, bo tu idzie się pogubić. Jeszcze kolejna sprawa, obserwuj nawyki swojego dziecka, które się zmieniły. Obserwuj jakieś dziwne zachowania i zapisz je. Zapisz je i opowiedz o nich psychologowi i no tak jakby poproś o wytłumaczenie lub zapytanie, jak powinieneś rozmawiać z dzieckiem w takich sytuacjach. Jeszcze jest jedna sprawa. Moim zdaniem też jest dobre poszukanie dobrego trenera osobistego lub coacha. Ja wiem, że to słowo różnie się kojarzy i tak dalej, ale mówię tutaj o dobrym. Jeśli masz kasę, spoko, super. Nie chodzi tutaj o motywowanie cię i tak dalej, tylko o same konkrety. Coach, jeśli psycholog sobie nie da rady, to jest tylko opcja dodatkowa. Pomoże ci nakreślić plan, pomoże ci uzgodnić, co ty masz robić po kolei, pomoże ci ustalić, co masz robić w życiu zawodowym, żeby, jak to wszystko pogodzić i tak dalej. Tylko dlatego ważne jest, żebyś przebił się przez szarą masę i tak jakby wybierał tych najlepszych. Jeśli cię stać, a jeśli nie, no to po prostu poszukaj studentów, którzy są też twoim zdaniem dobrzy. A jeśli po prostu masz na to energię, siłę i czas, to nie jest obowiązkowe, ale ja bym to jeszcze polecała dodatkowo. I tu nie chodzi o motywację, jakieś tam dążenie do sukcesu, czy tam afirmacje, nie. Po prostu chodzi mi o same konkrety. Coach to też jest
trener personalny jest też taka osoba, która pozwoli Ci po prostu określić konkretny plan, plan działania. I moim zdaniem w tej sytuacji też jest dobrze go określić. Jeśli Ty sobie nie dajesz z tym rady i psycholog nie daje sobie z tym rady, to poszukaj tam. Dobra, teraz chwileczkę muszę spojrzeć tutaj na listę. Okej. Ostatnią rzeczą, której nie należy robić, są komplementy. Podam Ci listę komplementów zakazanych. Ładnie wyglądasz na buzi. Ja to często słyszałam, chyba widzisz dlaczego. Nieważne, czy ważyłam 30 kg, czy 40, miałam zawsze okrągłą twarz. I po prostu takie coś, to... O Jezu, ja już... wiedziałam, że ja przez tydzień będę parę razy bardziej restrykcyjna dla siebie niż kiedykolwiek. Normalne jedzenie. Normalne jedzenie kojarzy się anorektyczce z... z czym? ze schabowym, z babcią ze schabowym, z maślanką, ziemniakami z masłem i kapustą smażoną. To jest normalne jedzenie. Ładnie zjadłaś. Ładnie zjadłaś, to... Wiesz, to nic innego jak, wow, zjadłaś dosyć sporą porcję, zaraz będziesz gruba, zaraz będziesz tłusta. Dobrze wyglądasz. No nie, to też nie, to też nie pasuje. Ani ładnie wyglądasz, tym bardziej. Gdzie będzie, że ładnie, aha, a nie ładnie, to wygląda na przykład taka Beyoncé. Więc ja jestem taka jak Beyoncé, czyli że mam, jestem za tłusta. To ja muszę schudnąć w takim razie, bo ja nie chcę wyglądać jak Beyoncé. To już jest taki, wiesz... Już nawet szkoda czasu jest tutaj na tłumaczenie anorektyczne, że miałam ochotę na to i na to i na to. Czy miałam na myśli na to i na... miałam na myśli co innego, może tak. Ale ona ma w mózgu takie dwie informacje. Albo jestem chuda, czyli wyglądasz jak wieszak, wyglądasz jakbyś uciekła z Auschwitz. Boże dziecko, jak ty wyglądasz, jesteś taka chuda, jesteś przeraźliwie chuda. To są dla niej komplementy. Wyglądasz dobrze? Ale to znaczy, w jej języku, wyglądasz dobrze? Jesteś chuda, super, mam to, co chciałam. A drugie, wyglądasz dobrze. Jak jej powiesz, po prostu wyglądasz dobrze, ładnie wyglądasz, to ona pomyśli, czyli, że jestem tłusta. Czyli dwie zależności. Chuda, super, dobrze, twoje dobrze, znaczy dla niej tłusta, okropnie, muszę schudnąć. A jeśli w ogóle powiesz jej, że już lepiej wygląda, czy wygląda normalnie, to ona przez tydzień będzie coraz 100% bardziej restrykcyjna dla siebie niż do tej pory. Dobra, wiesz co? Podzielę ten filmik na dwie jakby części. W przyszłym tygodniu opowiem Ci trochę o tym, co należy robić, bo tutaj tak jakby Ci powiedziałam, czego nie należy robić. No okej, ale żebyś Ty nie został z tym sam. Sam lub sama. Więc w przyszłym tygodniu opowiem Ci, co tak naprawdę należy robić, żeby nie przedłużać. Zapraszam Cię na bloga, no i co? Do następnego tygodnia. Pa, pa!